Moi drodzy, po długim spacerze docieramy do jednego z najpiękniejszych obiektów, w tej chwili rozchwytywanych przez belgijskich eksploratorów. Witajcie w willi Versace. O kurde, ale widok. Powiem tak, tak odwalonej willi nie widziałem jeszcze nigdy. Kurde, zobaczcie ten żylandor. Chyba z 5 metrów. Zaraz zejdziemy na dół. Z tego co wiem, na dole jest najpiękniej. Chociaż każde tutaj pomieszczenie jest zrobione w niesamowitym stylu. Tu widzimy wszystko, meble Ludwik XVI. O kurde. Ale jazda. Te łoże. Idziemy na dół. I cały czas musimy zerkać. Czy nikt nie podjechał? Kogoś słyszałem. Idziemy na dół. Różne plotki krążą o tym miejscu. Jedni mówią, że to jest willa mafiozy, który odsiadł jej wyrok. Kolejni mówią, że to dom Versace, właściciela marki perfumów oraz odzieży. Odzieży bardzo ekskluzywnej. Zresztą tak jak wygląda ta willa. Ale jest niesamowita. Wow, witajcie w salonie. Wszędzie rzeźby. I znowu ludwikowskie fotele. No powiem wam, że na bogato. Piękny rzeźbiony stół. Dawno nie byłem w tak niesamowitym miejscu. Dziwię się, że tutaj nie ma alarmu. Ale z tego co wiem, to ktoś już zakupił ten teren, jednak jeszcze nie opiekuje się tym całym dobytkiem. W okolicy, gdzie znajduje się ta willa, mieszkają sami zamożni ludzie. Większość z nich posiada właśnie taką willę. Wow. Każdy szczegół dopracowany. Kolejne fotele, Ludwik XVI. O, biurko. Ale jakie ogromne, masywne. U góry politura. Kominek. Widać, że od dawna nie używamy. Z tego co wiadomo, to jest tylko, to była willa, w której wypoczywali
to jak musi wyglądać ich dom? Zobaczcie telewizor, a pod telewizorem akwarium. Niestety już zabrudzone. Nie chcę, żeby nas ktoś zobaczył. Chcę spędzić tutaj jak najwięcej czasu. Takie miejsca to niecodzienność, jeśli chodzi o eksplorację. A raczej rzadkość. A tutaj co? Kuchnia. Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj był prąd. Tylko wolałbym nie włączać. Sprawdzimy datę. Ale że makaron ma dość duży okres ważności, Wilna mogła być dużo wcześniej opuszczona. O, tu jakiś dodatkowy pokój. Nie, to jest pokój do masaży. O kurde. Ale niesamowita sofka. Łazienka. Również na bogato. Powiem wam, że jestem zszokowany tym, co tutaj zobaczyłem. Widziałem kilka zdjęć tylko, które oddawały charakter temu miejscu i postanowiłem, że muszę tutaj przyjechać. Albowiem niebawem będzie już zamknięta całkowicie, gdy właściciel zajmie się remontem. Niestety nie będzie tu już możliwości wejścia. A tu coś jeszcze jest. Kurde, siłownia. To się nazywa willa. Jest tutaj wszystko, co potrzeba. Hankle, bieżnia. Ale jazda. Powiem wam, że niesamowite miejsce. Idziemy dalej. Musimy zdążyć obejrzeć wszystko, nim pojawi się tutaj którakolwiek ze służb, która chroni takie miejsca. I bardzo mnie to cieszy. Jednak wolałbym ich nie spotkać. Kurde, ale ładnie. Patrzcie, otwieracie drzwi i po prostu skakujecie do basenu. To już w takim greckim stylu. Sauna. Tutaj co? No, chyba po prostu prysznic. Niesamowity basen. Na terenie tej willi znajduje się druga, którą widzimy tam dalej, tylko jest cała pozamykana, więc nie byłem w stanie wejść do środka. Ale cieszę się, że udało nam się chociaż tutaj wejść. Pokazać wam, jak żyją sobie bogaci ludzie w Belgii. Lodóweczka. Torebka z Diora. Pilnujące wille. Jestem naprawdę pod mega wrażeniem, że to wszystko jeszcze tutaj jest, nie jest nic zniszczone. I oby tak było jak najdłużej.
Teraz, jak już odwiedziłem to miejsce, bardzo bym chciał, żeby wrócił właściciel i zabrał się za mnie. I zabrał się za tą piękną willę, nim będzie za późno. Bo wiadomo, że nie wszyscy przychodzą tylko nagrać materiał czy zrobić kilka fajnych kadrów. Dużo ludzi również przychodzi, żeby nabyć jakieś bardzo fajne meble czy inne drobiazgi. Po prostu kradną. Przejście do drugiej willi. No, nie powiem, sam bym chciał takie biureczko w domu. I te piękne żelandory. Tylko nie znalazłem końcówki tego 5-metrowego żelandoru, gdzie on jest w ogóle, z której strony wychodzi. I którędy się wchodziło na górę. Chyba gdzieś tutaj. A, tu są schody. A, tutaj się kończy ten żelandor. Wow. Przed wejściem kusiarka. Myślę, że pokazałem wam wszystko i powoli będziemy się wycofywać. Miejsce jest naprawdę godne uwagi i cieszę się, że tutaj dotarłem. I mogę się oczywiście podzielić z wami tym miejscem. Ostatnie spojrzenie na salon i będziemy stąd uciekać. Sprawdzimy jeszcze troszkę dokładniej górę. Mosiężne poręcze. Wszystko ładnie zdobione. Po prostu szok. Być może znudził mu się ten przesyt. Nie wiem, czy tutaj byliśmy, czy nie. Jacuzzi. Willa naprawdę ponadczasowa. No, tu już byliśmy wszędzie. To kolejna łazienka. Woda kapie. Czyli najprawdopodobniej jest tutaj nadal woda. Tak jest. Wow. Automatycznie się prysznic włączył. Ciekawe, czy mamy prąd. Nie. Prąd jest wyłączony. O, jaka szkatułka. Być może kiedyś miała coś fajnego w środku. Ja muszę powoli wychodzić. Nie chcę nadużywać mojego szczęścia. I tak cieszę się, że nagrałem sporo materiału. No, dobra. Moi drodzy, powoli będę kończył eksplorację. Na mnie już pora. O kurde, tu jeszcze nie byliśmy. Zobaczcie, co chwilkę znajdujemy nowe pomieszczenia. Tu też jakaś taka nietypowa lampa. Wszystko robione pewnie pod zamówienie. Safe. Ktoś próbował otworzyć, ale chyba się nie udało. Nie będę go dotykał, bo nie wiadomo, co było w środku, jaka zawartość. Dobra, teraz gdzie było wyjście? Wyjście było gdzieś tutaj. Chyba tak. Zaraz. Pokój dziecięcy. Kurde, znów kolejne pomieszczenie.
jest. Dobra. Mamy wyjście. Toaleta. Kurde, jakbym tu miał na szybko uciekać, to byłby problem, mógłbym się tu zgubić. O kurde, jeszcze można wyżej wejść? No to pewnie, że sprawdzamy. Poddasze. A na poddaszu kolejne pokoje. Czekajcie. Nie, czysto, czysto. Może być dalej. Witajcie na poddaszu. Zagospodarowany każdy kawałek przestrzeni tego domu. Kolejna sypialnia. Kurde, ile tego jest tutaj? Dwie sypialnie. Może to były pokoje gościnne? Najprawdopodobniej tak. Wszędzie te stylowe siedziska. Dobra. Zawijamy się, bo zaczyna mi się tutaj podobać. I obawiam się, że nie będę chciał stąd wyjść za chwilę. Ale nie powiem. Z chęcią bym tutaj zamieszkał. Coś mnie niepokoi trochę ta gwiazda z tyłu. To na pewno nie belgijska flaga. Bo już wiecie, czyja to flaga. Ale nie będziemy mówić głośno. Ostatnio wam za banem wchodzi za różne pierdołki. Dobra. Moi drodzy. Z tej pięknej willi kończę eksplorację i żegnam się z wami. Do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się.